Ej, Q&A, obiecywałem, tak jest. Cześć i czołem, witam was. Nie mów, jak pijesz, bo Piję. mówisz w butelkę. Mówię tak, żeby było słychać. Proszę, koleżanka, żona będzie czytać pytania. Pierwsze pytanie. Anisk. W jakim mieście mieszkasz i ile masz lat? Mieszkam w Lublinie. Lat już ustaliliśmy, że mam 35. Następny poproszę. Humer. No. Siema, kiedy recenzję tabak? Pozdro. O Jezu, znowu te tabaki. Powiem wam tak. Ja bym zrobił te tabaki, ale za bardzo nie chcę mi się za tym latać. Nie wiem, gdzie teraz kupić tabaki. Przedtem dostawałem tabaki z Shisha House'u. Teraz bym musiał gdzieś specjalnie za tym jeździć, szukać. Chcecie, że robię recenzję tabak, to mi podrzucajcie tabaki, bo mi się za tym nie chce chodzić. To prosta sprawa. No taki, no tak. Bo po prostu za dużo by to wymagało gdzieś tam szukać na necie, zamawiać i tak dalej. Więc raczej nie będzie, no chyba, że ktoś będzie chciał, podrzuci. Zresztą tam mam od innego fana jakąś tabakę, może recenzję zrobił na początku kwietnia. No dobra. Myślę, że wyczerpałem temat tabak. Na razie. Dalej. Poproszę. Emson the Overlord. Jak nazywa się ten portret? Ten porter to są podróże kormorana. Porter bałtycki, malinowy, leżakowany z chili i wanilią. No już bardziej tego się nie da wyczerpać nazwy tej. Już? Tak. No, no to co więcej o tym porterze? Następne. Pyszny, no. Psień. Psień. Pokażesz kiedyś koty? Pozdrawiam. O, pokażę. Pokażę, pokażę, tylko to jest takie proste, bo mój kot jak widzi kamerę, nie są medialne po prostu. Nie są medialne, mój kot jak widzi kamerę, to ucieka, a najczęściej to złośliwie gdzieś tam łazi z tyłu i zabiera mi show, więc w sumie je już nieraz pokazywałem, a raczej one same się pokazywały, ale tak, pokażę, postaram się wziąć go pod pachę i powiedzieć tak. Ale przepraszam, go czy ją? Go i ją, tak, oba koty. Obydwoje, bo to jest znaczy kot i kotka. Obydwu na raz raczej nie pokażesz. Nie, nie, no to raczej będzie na zasadzie, że gdzieś tam przydybię jednego kota, zrobię mu filma i później gdzieś drugiego i później to jakoś zmontujemy. Generalnie koty nie lubią być filmowane i jak widzą, że nagrywam, to albo złośliwie chodzą w tle, albo się chowają. Wyczuwam już niezadowolenie z tego powodu. U kota? Tak, oczywiście. No, no, u kota, tak. Właśnie, już wiadomo będzie, że kot niezadowolony z samego faktu, że będę próbował ich nagrywać. No dobra, następne poproszę. Wolni TV. Wolni TV, Jakie są twoje plany na przyszłość dotyczące kanału? Boże, nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, plany. Chciałbym być duży, tak? Chciałbym mieć, powiedzmy, 10 tysięcy wyświetleń pod filmikiem. No dobra, już nie przesadzajmy. 5 tysięcy to byłbym naprawdę bardzo zadowolony, żeby mi... Chyba nie o to chodziło w tym pytaniu, wiesz? Jakie plany? Co? Chodzi o content. Będę dalej jakoś próbował robić te filmiki codzienne, tylko kwestia jest taka, no chciałbym, żeby to było interesujące, a nie nudne, a mój domowy doradca powiedział mi, że przynudzam. A nie chcę przynudzać, dlatego zastanawiam się poważnie, co tu zrobić, żeby to było ciekawe, to jedna rzecz. Może niech ci ludzie doradzą po prostu. No ale ludzie doradzą, no to coś obejrzeć. Tabakę, już podoradzę. No dobra, ale oprócz tabaki, chyba to nie jest jedyny aspekt na tym świecie, co nie? Tak, no więc właśnie tak burzę mózgów robiliśmy za nią. Przepraszam, nie przypominam sobie. No wtedy, kiedy mówię, że jestem nudny i a powiem, to że... burza mózgów była twoja. Tak, dobra, no. Na pewno będę chciał troszkę pokazać tego sprzętu dla niewidomych, jak to działa, funkcjonuje i no, dalej pewnie coś z gotowania, a co do reszty nie mam zielonego pojęcia, może faktycznie zaproponujcie, co byście chcieli popatrzeć, żebym wam tutaj ponagrywał. No, poopowiadał tudzież, tak, poza tabakami oczywiście, no, coś więcej. No shishy na razie, no, wszystko co było do palenia to już wypaliłem, a kwestia jest taka, że po prostu do shishy to trzeba mieć z kim palić samemu, to żadna frajda. A jak już się z kimś pali, to już nie będę w ciągu kamery się wygłupiał, kiedy jesteśmy w fajnym gronie i się dobrze bawimy. Więc tak jak mówię, dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć, zobaczyć, spróbujemy coś z tym zrobić. Co do kontentu, nie mam pojęcia.
Staram się robić w miarę interesująco, najczęściej jak już mi tutaj... Wychodzi jak zwykle. Tak, czyli nudno. No, ale zobaczymy. No może jeszcze wiem co, recenzję piw. W końcu się za to wezmę, bo w sumie nie musi być tak, jak robią profesjonaliści, że będę wam opowiadał, jakiego koloru jest to piwo, bo to tak naprawdę nie o to chodzi. A pianę cię trwała... Ja ci mogę powiedzieć, jakiego jest koloru. No tak, ale... No, oberżyny na przykład. Oberżyna, tak. Ale pianę, to mogę wam powiedzieć, czy jest trwała, czy jest gęsta, czy nie, po prostu językiem badając, więc myślę, że akcja... Tylko nie pokazuj, błagam cię tego, jak badasz językiem tę pianę. Więc akcja... akcja piwo, akcja subiektywna, recenzja piwa wróci i to niedługo. No dzisiaj nie piję nic wysublimowanego, ale dzisiaj piję dla przyjemności, a nie dla recenzji. Chociaż w sumie głupo... Dzisiaj pijesz to, co mogłeś dostać w najbliższym sklepie, bośmy późno wrócili. Tak, dokładnie. Dzisiaj piję perła niepasteryzowana. No, dla mnie najlepsze piwo z koncernu Perła. Dla Niemców to rarytas. Dla Niemców tak. No właśnie, więc zdrówko. I to chyba było ostatnie pytanie. Tak jest. Znaczy tam jeszcze było pytanie od takiego młodego człowieka, ale już mu tam odpowiedziałem pod pytaniami. No ale to opowiedz normalnie. Padło pytanie oczywiście o tabaki. Więc już tutaj i padło pytanie, czy pokażę, jak się robi tabakę. Nie pokażę. Jak ktoś chce zobaczyć, jak się robi tabakę, jest taki filmik o języku kaszubskim, gdzie jest pokazane wytwarzanie tabaki metodą tradycyjną. No, ale to chyba tytoń trzeba mieć, nie? Tak, ale no to no wiesz, to tam jest pokazane, odsyłam was tam. I padło jeszcze pytanie. Dobra, nie pamiętam szczerze mówiąc. Przy następnym filmiku pewnie coś tam tego. Jak chcecie więcej pytań, odpowiedzi, to pod tym Q&A możecie nowe pytania zadawać, to na pewno coś tam zrobimy. Na tę chwilę to wszystko, bo już jest późno. A ja chcę sobie spokojnie dokończyć piwko. Życzę wam miłego wieczoru, miłej niedzieli. Już nocy chyba. No. A propos, czy czas przestawić? To jeszcze pora, no widzicie, tak nagrywamy, kochana. Tak? Mhm. No, trzymajcie się, hej, hej.